Uroczysta msza święta, odprawiona przez biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i uhonorowanie zasłużonych parafian. Tak mieszkańcy Wrzaw świętowali jubileusz 750-lecia istnienia swojej parafii. Uroczyste obchody 750-lecia istnienia wspólnoty parafialnej rozpoczęły się na placu przy Wrzawskim Domu Kultury, gdzie został odczytany tekst zatytułowany Historia parafii Wrzaw, czyli kiedy mieszkańcy Doliny Sanu i Wisły Bogu swe serce oddali. Parafia Wrzawska ma powód do dumy z osiągnięć minionego czasu. I chociaż często doświadczała, jak wielka historia zagląda w te strony i pozostawia trudne do zagojenia rany, dzięki wytrwałości, pracowitości i przywiązaniu miejscowej ludności do swojej rodzinnej ziemi, potrafiła oprzeć się przeciwieństwom losu. Jesteśmy wdzięczni pokoleniom mieszkańców naszej parafii, którzy wpisali swoje życie w jej historię, przyczyniając się do jej rozwoju i pozostawiając wielkie dziedzictwo wiary chrześcijańskiej. Następnie parafianie wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przemaszerowali pod kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Wrzawach. W świątyni biskup Krzysztof Nitkiewicz odprawił uroczystą mszę świętą. Chcę zapewnić wszystkich tu obecnych i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem transmisji internetowej, że ten jubileusz i możliwość celebrowania go we wspólnocie sprawia mi wielką radość, bo 750 lat obecności tutaj, świątyni, kapłanów, to ogrom dobra, które Bóg poprzez posługę Kościoła zesłał na tę ziemię. I to również świadectwo tego, że możemy dokonać wielkich rzeczy, jeśli zawierzymy Panu Bogu. Na zakończenie mszy świętej odbyła się procesja wokół kościoła, po czym odsłonięta została tablica upamiętniająca historię wrzawskiej parafii. Zwieńczeniem oficjalnych obchodów było pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości. Po mszy świętej parafianie spotkali się ponownie na placu przy Domu Kultury, gdzie zastępca wójta gminy Gorzyce, Lucyna Matyka, podziękowała wszystkim parafianom za ich pracę i oddanie na rzecz kościoła. Z tego miejsca chciałabym powiedzieć, że mieszkańcy Wrzaw, jesteście postrzegani jako lud, mogę tak powiedzieć, pracowity, gościnny. I gratuluję wam również takiego proboszcza, bo tak się myślę, że jesteście zgodni wpisał waszą tą parafię, bo również jest pracowity, to widać po plebanii, po kościele, także proboszcz dba o to, żebyście mieli ładnie i żeby miło było przyjść do tego kościoła, do tej parafii. W trakcie spotkania integracyjnego zastępca wójta wraz z proboszczem wrzawskiej parafii, księdzem Józefem Markowiczem i sołtysem Ryszardem Fydą uhonorowali najstarszą mieszkankę Wrzaw oraz najstarsze stażem małżeństwo okolicznościowym Grawertonem.